Jestem dziennikarzem, pracuję w Polskim Radiu i rozmawiam z ludźmi, używając mikrofonu. Siedzę za mikrofonem, najczęściej to tak wygląda. Za tym mikrofonem siedzieli wybitni dziennikarze. Gdybym teraz wymieniał te nazwiska, to prawdopodobnie mówiłbym 15 minut. O jednym z nich, nie wiem, czy Państwu przychodzi do głowy to nazwisko, które teraz przywołam. Kilka lat temu dotarło do mnie, że przed tym mikrofonem siedział Janusz Korczak. I jak się to zrozumie, a może raczej poczuje, to życie się zmienia. Janusz Korczak w latach 30. prowadził w Polskim Radiu audycje, to były tak zwane gadaninki, tak nazywały je dzieci, on zaakceptował tę nazwę. No, ale jakie to były gadaninki? Janusz Korczak był jednym z największych ludzi mediów w Polsce, a może i na świecie. Jestem o tym głęboko przekonany, spróbuję o tym powiedzieć kilka słów. Jego największy sukces chyba w ogóle to był Mały Przegląd. Mały Przegląd to było pismo, które on założył w 1926 roku. Był redaktorem naczelnym Małego Przeglądu przez 4 lata, potem przekazał redakcję Igorowi Newerlemu. Mały Przegląd, ostatni, ukazał się 1 września 1939 roku. I to było pismo dzieci i młodzieży. Nie dla, tylko dzieci i młodzieży. Pismo tworzone przez nich właśnie. W efekcie powstała sieć kilku tysięcy korespondentów z Polski, ale nie tylko, ze świata. To było bez internetu, bez Facebooka, bez komputera. I ci ludzie, ci korespondenci zamieszczali tam swoje teksty. Bardzo różne. Dzieci i młodzieży. Najpierw dzieci. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Korczak organizował zjazdy, właśnie kongresy tych czytelników, a także twórców Małego Przeglądu. Jesteśmy tutaj, na tym zjeździe. Wyobraźmy to sobie. I wybuchła burza, ponieważ na pierwszej stronie któregoś numeru, nie pamiętam teraz którego, pojawił się tekst następujący, który był w dodatku jeszcze wydrukowany jako opitka faksymilowa, listu. Czyli bardzo się wyróżniał. I wyobraźmy sobie, jak to jest napisane. Wyobraźmy sobie te litery. Tekst był następujący. Kiwa mi się ząb. Boluś. Korczak się bardzo upierał, żeby to się ukazało. Dlatego, że bronił tego przed tymi zbuntowanymi młodymi ludźmi, którzy uważają, że to jakaś głupota. Mówi, przecież to jest najważniejsze wydarzenie dla tysięcy waszych kolegów i koleżanek właśnie teraz. Niektórych przekonał, niektórych nie przekonał, ale to była właśnie klasyczna historia typu przełamać kod. Przełamać kod to znaczy w moim rozumieniu wyrwać się z szablonu, ale jeszcze w tym jest coś więcej, to znaczy dokonać deszyfrowania systemu, złamać szyfr. Teraz powiem dwa słowa o szyfrze. Szyfr jest taki, w mediach, moim zdaniem, proszę mnie posłuchać i uznać, czy mówię prawdę, czy nie. Jest coś takiego, jak rzeczywistość uzgodniona. No, piszę, to jest termin Arnolda Mindela, który mówi tak, no, rzeczywistość uzgodniona to jest rzeczywistość, znaczy jest, bo jest. Dlaczego było niewolnictwo? Oczywiście jest bardzo wiele, są tysiące powodów, ale jak popatrzymy na to z dystansu, to dlaczego było niewolnictwo? Dlaczego kobiety nie miały praw wyborczych? To było oczywiste, że nie mają praw wyborczych, teraz jest oczywiste, że powinny mieć prawa wyborcze. No to jest rzeczywistość uzgodniona, w którą jesteśmy, jak Mindel mówi, zaśnieni. Używa takiego słowa, to jest bardzo trafne, mocne określenie. Zaśnieni, jesteśmy zaśnieni. I teraz, jeśli chodzi o te wywiady, to jest moja formuła. Wywiad i rozmowa. Uprawiam tę formułę. To proszę, moim zdaniem są dwa paradygmaty. Znaczy właściwie jest jeden w dwóch odmianach. Jeden jest taki. Jesteśmy zaśnieni w tym. Jeden. Trzy punkty. Drugi jest najmocniejszy, ale zacznę od początku. Numer jeden. Jak się zaczęła pańska przygoda ze sportem? Cokolwiek to znaczy słowo sport, prawda? Trzecie. Jakie ma pan plany na przyszłość, mistrzu? Jaka będzie pańska kolejna płyta, twoja kolejna płyta? Wszystko jedno. Drugie, to jest najmocniejsze i to jest właściwie istota tego komunikatu. Ja i ty jesteśmy bardzo fajni. Natomiast wy nie wiedzieć.
Wy możecie aspirować, pretendować, ale wy tam nie wiedziecie, bo my jesteśmy bardzo fajni. To jest narcystyczne i w gruncie rzeczy to jest przemocowe. Drugi paradygmat, a właśnie to jest jeden, tylko druga odmiana, jest taka. W wersji hard, to są poważne rozmowy na przykład z politykami o polityce. Na przykład mamy ring. Na ten ring wchodzi dwóch zawodników, okładają się pięściami, jeden ginie, drugi przeżywa. To by było idealnie. Odmiana właściwie jest taka bardziej... No inna odmiana tego samego jest to wrestling, a nie boks. To znaczy, że nie udają, że się kopią i tłuką, ale właśnie potem wchodzą i mówią, no co, Franek, fajnie się kopnąłem, nie? A ja cię tutaj tą nóżką, to było dobre, prawda? No i potem to, co spotykamy się o 17 w innej stacji radiowej czy telewizyjnej. Ring, to jest bardzo ważne, bo ring, idźmy za tym słowem, ring oznacza pudełko. Trudno z tego pudełka wyskoczyć, trudno się wyśmić z tego czegoś, prawda? Ale ring to znaczy przecież krąg. I mamy tutaj kwadraturę koła. Krąg. To jest bardzo ciekawe. W pierwszym momencie, tutaj też w pierwszym przypadku też mieliśmy krąg. Ponieważ ten pan Jerzy, inżynier z Bytomia, który słucha naszej audycji, on może tylko aspirować do tego, żeby być tutaj z tymi fajnymi ludźmi. Ma zakaz jazdu, jest poza kręgiem. W drugim przypadku jest tak, że my tworzymy krąg wokół ringu i patrzymy, jak się krew leje. Jest nam z tym, nie to, że dobrze, ale to jest bardzo ciekawe. Do pewnego momentu jest bardzo ciekawe, pień mózgu nam mówi super. No ale kora czołowa właściwie nawet nie ma nic do powiedzenia, ona jest zablokowana. To znaczy, mówiąc krótko, to jest nierozwojowe, to jest nieempatyczne. Dlaczego mówię o tej empatii, że to jest takie ważne? No, może powołam się na autorytet, żeby nie rozwijać tematu. Steven Pinker, czyli no, może to jest najważniejszy uczony, który zebrał te opowieści na temat, badania na temat ewolucji, no mówię bardzo ogólnie, w książce Tabula Rasa na przykład możemy to przeczytać, tam jest chyba najważniejsze słowo, zdanie jest takie. Ewolucja przełożyła wajchę z pozycji rywalizacja na pozycję współpraca. I żyjemy w czasach ogromnej zmiany kulturowej, cywilizacyjnej, społecznej. To jest wielka rewolucja. Ta rewolucja, która właśnie polega na tym, że ta wajcha no jeszcze tam nie doszła, ale na pewno coś się z nią dzieje, tak? Świat się zmienia, nie wiadomo, w którą, jak to się skończy, ale na pewno empatia tutaj miesza w tym kotle, to na pewno. I teraz kilka słów na temat tego koła, tego ringu, czyli pierścienia, kręgu. To jest archetyp. Jak słuchamy radia albo oglądamy telewizję, to nadal jest jednak tak, że jesteśmy w kręgu, tak samo jak byliśmy kiedyś w kręgu ognia w jaskini. Upraszczam, ale mniej więcej. Teraz nawiążę do Robina Dunbara. Robin Dunbar, czyli badacz ewolucji i antropolog, uważa, że nasz mózg, umysł społeczny jest tym, co doprowadziło nas właśnie tutaj. Czego nie doceniamy? Społeczny. Mamy trzy kręgi. Ten najszerszy krąg, Dunbar mówi, no to się przyjęło, mówi się o liczbie Dunbara. To jest 120-150 osób, nie przywiązujmy się do tej, że to jest akurat tyle, no ale powiedzmy. To jest krąg szerszy, taki najszerszy krąg, który jak widzimy kogoś z tego kręgu, to możemy podejść do niego, przysiąść się w kawiarni i powiedzieć, no co Franek, co słychać, co dobrego, bez jakiejś wielkiej krępacji. To jest to. Możemy również wiedzieć, śledzić relacje między Frankiem a Barbarą. Czy oni się lubią, czy nie. Drugi krąg to jest 12-15. Powiedzmy 12, bo to jest ładne, archetypowe. 12 apostołów, 12, bo trenera wliczam zawodników drużyny piłkarskiej. To jest nasza grupa zadaniowa, grupa przyjaciół. Możemy coś z nimi zrobić, coś z nami zrobić wspólnie. Trzecia grupa, najmniejsza, 3-5 osób, to jest grupa wsparcia, support group, jak mówi Dunbar. I to jest grupa taka, że, no nie wiem, interpretacja jest moja i rozwinięcie. Mogę komuś z tej grupy oddać swoją nerkę, nawet jak on mi nie zapłaci. Albo od niego wziąć, prawda? To jest ktoś taki. Jesteśmy w tych kręgach. I one po prostu są. To jest nasz software jaskiniowy. My to mamy. I teraz od nas zależy, oraz od warunków zewnętrznych, oraz jeszcze od wielu innych rzeczy, co z tym zrobimy. Czy będziemy siedzieć wokół ringu i obgryzać paznokcie i czekać na krew, czy możemy zrobić coś innego? Tych innych możliwości jest bardzo wiele.
jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Mógłbym je Państwu wymienić i opisać. Niestety nie mamy na to czasu. Może przy następnej okazji. Ale opowiem o jednej, którą znalazłem w książce Janusza Korczaka, mego mistrza. Jednego z największych ludzi mediów, jacy byli. Media dla niego były elementem strategii zmiany kulturowej, zmiany paradygmatu kulturowego. No właśnie tego przesunięcia, tej wajchy z pozycji rywalizacja na współpracę. Tu są fragmenty, tu są jego teksty, z teksty, które napisał Korczak dla Małego Przeglądu. I tu jest coś bardzo przejmującego. Chcę Państwu o tym powiedzieć i przeczytać. Wyobraźmy sobie, jak to jest napisane, jakie to są litery. Bo to znowu jest odbitka faksymilowa. Na początku jest jednak nagłówek wybity grubą czcionką. Emanek ma wadę. I teraz mamy list Emanka, faksymile. Mam okropną wadę. Wszystko, co chcę powiedzieć, tu zapomniał o przecinku, albo napisać, tutaj dodał niepotrzebnie, to mi się zdaje, że jest to głupie i śmieszne. Emanek. Mówię o tym z wielkim wzruszeniem, dlatego że jakoś się odnajduję w tych słowach. Nie wiem, czy się Państwo odnajdują, ale myślę, że tak. Korczak mówił tak. Dzieci są albo niespokojne, albo spokojne. Te w ogóle nie mają głosu, wtedy nie miały, jak ryby. Ale te niespokojne dorwą się do tego głosu. Będą albo na ringu, albo będą tymi mistrzami, mistrzu, jak tam kolejna płyta, jak tam książka i tak dalej. To one to zrobią. Albo będą w więzieniu, no nie wiem, no w każdym razie usłyszymy o ich i o nich. Te spokojne, o, tu jest problem. Spokojne nie powiedzą. Muszą mieć miejsce. Muszą mieć forum. Nie ring, tylko forum. Muszą mieć krąg. Muszą zostać zaproszone do kręgu. Muszą zostać wysłuchane. No i stąd Mały Przegląd. Czyli mówiąc krótko, ring to jest kwadratura koła. To jest jedna z możliwości, ale tylko jedna z możliwości. Czasami może ona czemuś i służy, ale na pewno jest bardzo wiele innych możliwości. Możemy być i powinniśmy być uczestnikami i podmiotem tej wielkiej rewolucji, która się teraz właśnie dokonuje. Bardzo Państwu dziękuję.